Dobra, trzeba mu dać ten wiatr. Gdzie ten wiatr był? Ojej. Eliksir wiatru. Kapitanie? O. Mam coś, co ci się może przydać. Co? A niech cię, dziewczyno. Co to jest? O, nic. Pamiętasz naszą umowę, prawda? Możesz mi przypomnieć, o co w niej chodziło. Umówiliśmy się, że gdyby udało mi się pokonać Ropera Klaxa i sprowadzić wiatr, to zawiesiesz mnie na Alezję. No pewnie. W dniu, kiedy zobaczę, jak dziewczyna poradziła sobie z takim potężnym alchemikiem jak Klax, zwerbuję ją jako mojego nawigatora. No cóż, spójrz na to. O, ptaszek wrócił! Uwaga, dziewczyno! Ależ ten krok jest mocny. Co to? Tyryjskie wino korzenne? To wiatr. Patrz! Słodki dżalu, to silny wiatr. Umiesz okiełznać potężną magię, dziewczyno. A tam, skąd to pochodzi, jest takich rzeczy więcej. Podzielisz się tym z nami? Dzięki tej magii moglibyśmy szybko dopłynąć do GM, zabrać pełną ładownię jabłek i wrócić tutaj, zanim konkurencja zorientowałaby się, co jest grane. Nie ma sprawy, ale jak zabierzesz mnie na Alezję, tak jak obiecałeś. Przeklęta niech będzie równowaga. Baba na pokładzie. Czy to się kiedyś skończy? Na wnętrzności Dżala. Bądź tu dziś wieczorem, albo odpłyniemy bez ciebie. I tak byście daleko nie upłynęli bez mojej magii. A czy nie wspominałeś czasem o zwerbowaniu kobiety na nawigatora? A niech to! Będziesz mi wypominać wszystko, co kiedyś powiedziałem? Czy nie wiesz, że Dżal zabronił kobietom przemierzania fal? To dla mnie tylko kupa seksistowskich bzdur. Ale wybór należy do ciebie. To ja mam wiatr w kieszeni. Więc może nauczysz się traktować kobiety z szacunkiem. Zabrakło mi już obelg, dziewczyno. Niech Dżal będzie przeklęty. I tak rozpaczliwie potrzebuje nawigatora. Dobra, dobra, dobra. Przejdź tu o zmierzchu z nawigatorem. Sam nie zawsze wierzę w to, co wygaduje ten pijany prorok Dżala. Dobra. Mamy ten wiatr dawaj. Dobra, mamy. Coś się zmieniło w pamiętniczku? Nie, nic się nie zmieniło. Dobra, to jeszcze lecimy po nawigatora. I co, pożegnaliśmy się z wszystkimi? Z tym, dobra. Dobra, pożegnaliśmy się z tym. Tamtego nie ma. Trzeba pożegnać jeszcze. Do świątyni teraz trzeba iść. Ja do świątyni czy później jeszcze? Dobra, zaraz, wieczorem, z nawigatorem. Przyjdź ty wieczorem z nawigatorem, bo odpłyniemy bez ciebie. Ta. Se odpłyniesz bez wiatru. No. Raczej magii ma tu, dobra. To gdzie w końcu teraz? To tak. Brama, przystań, nie. Nie, nie. Gdzie miałam iść teraz? Że obejrzyj coś. Nie wiem, w końcu gdzie mam iść. Teraz nawigator będzie już gotowy. O, jest. No, kobieta. To jakaś niebieska kobieta. I wiesz co? Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Niebieskie kobiety są teraz u mnie na porządku dziennym. No, to nawigatorka nasza. Aha! Dawaj, trzeba pogadać. Przepraszam, proszę pani. Wybacz, młoda panno, ale nie jestem teraz w nastroju do rozmowy. Oho. Co, ja muszę dać jej tą mapę? Jednak. O. Przepraszam, że nalegam, ale czy to ty jesteś Tan Lajek? Tak, to ja. Mam dla ciebie przesyłkę. A, mapa północnych krain. Już prawie zapomniałam, że ją kiedyś zamówiłam. Szukałam cię jakiś czas temu, ale nie mogłam cię znaleźć. Szukałam pracy. Bardzo ci dziękuję, młoda panno. Będę potrzebować tej mapy, bo muszę piechotą wyruszyć do Khorasan. Dlaczego chcesz iść do Khorasan na piechotę? Nie mam pieniędzy, żeby zapłacić za wyjście na statek do Zatoki Ognia.
A ponieważ nie mam również pracy i nie zapowiada się, żebym ją znalazła, to pozostaje mi iść na piechotę. Jesteś z Korasa? Nie. Pochodzę z południowych krain. Nigdy jeszcze nie byłam w Korasa. W takim razie dlaczego chcesz się tam udać? Słyszałam, że w Korasan kapitanowie przyjmują do swoich załóg kobiety. Tutaj, w Markuli, nie mogę nawet o tym marzyć. Też o tym słyszałam. Ale nie powinnaś być zmuszona szukać pracy tak daleko. To niesprawiedliwe. Sprawiedliwe czy nie, taki jest zwyczaj. A zwyczaje niełatwo zmienić. Dlaczego masz taką smutną minę? Czy to aż tak widać? Strasznie przepraszam. Nie chciałam obarczać cię moimi kłopotami. W porządku, nie szkodzi. Chciałabym ci pomóc, o ile mogę. Wątpię, czy ci się to uda. Chyba, że jesteś kapitanem statku. Upokój się. Ale nim nie jesteś, więc możesz mi pomóc. Dobra, co tam jest? O, jesteś nawigatorem, właśnie. Jesteś nawigatorem? Tak. Nie mam nawet licencji. Pokazać ci ją. Nie, wierzę ci. I szukasz pracy. Już od wielu miesięcy. Ale większość kapitanów nie chce werbować kobiet. Więc jutro rano wyruszam do Korasa. Jeśli chcesz, mam dla ciebie pracę. Pracę? Potrzebujesz nawigatora? Nie ja, ale kapitan Białego Smoka. Jeśli się zgadzasz, to wypływamy po południu. Jeśli mówisz serio, to zgoda. Ale czy kapitan zgodzi się, żeby nawigatorem była kobieta? Ten się zgodzi, zostaw to mnie. A jak będzie robił problemy, to nigdy nie popłynie. Pakuj swoje rzeczy i przyjdź do portu. Znajdź kapitana Horatio Nebemaya z Białego Smoka.